Witam, z tej strony program Early Bird. Jak już złapaliśmy sobie te ryby, zrobiliśmy sobie sznurek, mamy ogień, mamy wodę, mamy wszystko zasadniczo, to dałoby nam się jeszcze jakieś węglowodany. Najłatwiej, jeżeli jesteśmy w okolicach jakiegoś jeziora, wody, czegoś, jest pozyskać pałek wodnych, inaczej zwanych. Co jemy z pałki wodnej? Z pałki wodnej najciekawsze, co mówimy, jest korzeń. Aby się do niego dostać, musimy się trochę pobrudzić. O, tam powinno styknąć spokojnie. Odcinamy sam korzeń. Sam korzeń pałki wodnej. Idziemy go przygotować. Swoją drogą jesteśmy na terenie rezerwatu archeologicznego w Kalisu, w tak zwanym Zawodziu, gdzie mam przyjemność zajmować jedną z chat, chatę Komesa, czyli automatycznie jestem Komesem Grodu Zawodzi. Już zapomniałem wam powiedzieć, żeby dobrze wyrwać pałkę wodną, trzeba złapać przy samym końcu, więc niekiedy wiąże się to z wejściem do wody. Umiem dobrze oczyścić, żeby na tym zębem nie schowało. No i tak oczyszczone, przygotowane pałki wodne. Mogę poobcinać konstrukcję, ale tutaj nie jest ważne, ponieważ nie jemy całego korzenia, tylko jego środek. I tak przygotowanymi, oczyszczonymi pałkami wodnymi idziemy na nogi. Rozżarzone, lepiej.
Tak, podświetlę może. Albo nie. Zrobimy tak. Po prostu wysmażymy. No i teraz zostaje tylko czekać. Średnio czas przygotowania takiej wysuszenia, musi wysuszyć po prostu, zagotować w środku 10 minut 15 w górę. Widzimy się po cięciu. No i trzeba uważać, żeby nie spalić, nie? Jak już mamy taką osmoloną, już przypaloną łyżkę wodną, damy te końce, za które spalaliśmy. To nas się nie przyda do niczego. Teraz tak leży. Zostań ten wzgórz. Mamy te właśnie włókna, które zabierają cały węglowodany, wszystkie węglowodany, cukry, jakie w tej pałce wodnej się zajmują. To właśnie jemy, pijemy. To żujemy. Nie zjadamy tego w całości, tylko po prostu przeżywamy. I nie wypluwamy. Nie jest to ze smaku, smakuje jak ziemniaki do mnie w zasadzie, a nieraz może wam uratować życie. Więc jeżeli macie okazję, jesteście w takim zbiorniku wodnym, idziecie gdzieś właśnie z takim rzecznym lub mobilnym i widzicie pałki wodne, dobrze jest sobie zabrać na później trochę korzenie. Zobaczcie. No, po przeżyciu wypływamy. Jak najbardziej polecam. Nic mi się po tym nigdy jeszcze nie stało. Żadnych rozstrojów żołądkowych ani nic nie miałem. A daje dużo energii. Dziękujemy.